Witam Was serdecznie z Piotrkowa Trybunalskiego. Oprowadzał mi się po Piotrkowie najlepszy fotograf w tym mieście, tak. Czyli Mario. Zaraz po mnie, bo ja tu przyjechałem akurat, ale powiedzmy, że tak. Z Mario mieliśmy akcję taką, że Mario był na Pomorzu, gdzie nie zdążyliśmy nagrać dla Was wideo. I Mario robił wesele na Pomorzu, oto tym moim wspaniałym sprzętem. Zrobiliśmy tak celowo, dlatego że Mario jest hejterem gadżeciarzy i uważa, że od kupa sprzętu i nic talentu nie robi z ciebie profesjonalisty. Zgadza się. I do pełni sukcesu potrzebujesz od cholery sprzętu i chociaż odrobiny talentu. Tak ja uważam. I Mario jest bardzo dużym hejterem i tak w kontrze wydobra to pofotografujesz sprzętem gadżeciarza, tak? I zobaczymy, jakie są twoje odczucia po tym. Ale Mario, opowiedz najpierw po sobie, kim ty w ogóle jesteś? Zawodowy fotografik, wykształcenie wyższe, fotochemiczne, fotograficzne, studia Warszawa, Wydział Dziennikarstwa, fotografia, film. A gdzie, z praktyką włącznie. A gdzie brałeś szlify z filmu? W szkole filmowej w Łodzi. W Łodzi tej? Tak. A z kim miałeś przyjemność współpracować? Andrzej Wajda, Warszawa, pan Pasikowski i wielu innych reżyserów, aczkolwiek z filmem mam na tyle wspólnego na obecną chwilę, co wesela, tylko i wyłącznie, ewentualnie jakieś klipy wideo, teledyski. Ja Mario poznałem... Przeważnie disco polo. Ja Mario poznałem w internecie, my się pierwszy raz zobaczyliśmy... Ponad 10 lat temu. Nie, my się pierwszy raz zobaczyliśmy w czwartek zeszły. A znamy się 10 lat. No, aż 10 lat? No, z 10 lat. Nie. 10. Tomek... Nie, 2017 może. Nie, co, Tomek już mieszkał ze mną, więc... Znam cię tak długo i dopiero pierwszy raz cię widzę. 8 albo... No, 8 lat to jest minimum, no. Na pewno. 8 lat ci na pewno znamy już. Większość przez internet, dużo spędzamy czasu, że tak powiem, ze sobą. Na komputerze, face to face. No, pierwszy raz się spotkaliśmy tutaj, przyjechałem po ciebie i pojechaliśmy na Pomorze. Ja Mario znam. Mario mi kiedyś pomógł, na grupie zadałem pytanie, jeśli chodzi o lampy. Jakoś mu tak jako głąb przypasowałem, że już ta znajomość się utrzymuje. Utrzymała, tak. No, zaczęło się od tego właśnie, że Łukasz zadał pytanie na grupie jednej z grup fotograficznych, na której tam byłem i obserwowałem. Od czasu do czasu coś tam się udzielałem, natomiast wszystkie te porady, które były udzielane, po prostu były śmieszne i głupie, że tak powiem. I już w pewnym momencie nie wytrzymałem, napisałem mu, żeby zrobił tak i tak. Po czym on do mnie napisał, dlaczego tak, a nie inaczej, więc ja mówię, że nie mam czasu, bo jadę właśnie na wesele. Ale ci szybko naszkicuję na kartce, co masz zrobić. I poptestuj tylko, przesuwając lampę w lewo, w prawo. Ty akurat byłeś w trasie i ja już to rozkminiłem trochę, tak. Do Łodzi, zanim mi to wziąłeś i podesłałeś. Ale tak, tutaj... No to było na drugi dzień jakoś tak, żeś napisał mi, ja byłem już po poprawinach, czy przed poprawinami. I ty żeś coś na mnie napisał, i stwierdziłeś, że właśnie to wypaliło, że tak to działa, nie? I że teraz potestowałeś inaczej i masz te efekty, które chciałeś. Nie? Bo to wtedy było z jedną czy z dwoma lampami? Trzema lampami. Trzema, tak. Dwoma. A może? Dwoma albo trzema. No w każdym razie trzy lampy. I wąskie pomieszczenie i należało. Wiecie, to konkretne efekty mieć. Trzy reporterki, chyba jakieś tam. Softboxy już miałem, chyba 80, no, miałem okta i... 200 chyba była ten Nie, 80 okta i 60x60 softbox miałem, bo przyjechał i miałem wtedy dwa Godoxy i Meca, którego mam teraz. Tak, bo to był czas jeszcze, kiedy miałeś sklep jeszcze wtedy, nie? Taka mała przygoda. Ale ten, i tak się z Mario znamy i rozmawialiśmy tutaj, jak to tak wyszło, że Mario robił ślub dla mnie, więc ocenię jeszcze jego pracę. Się wypowiem, czy jest tak dobry, jak mówi. Ciekawe. Czy ten, bo zdradzę Wam, że robiliśmy razem zdjęcia na weselu, ja jako gość. A pierwszy raz miałem do czynienia z ZF-ką i z... Ale też się wrócimy do z tego. Z dziewiątką. I ten, i stwierdziłem na koniec, że mamy problem, bo nie wiem, czy on jest tak kiepski,
czy ja tak dobry. No tak. Znaczy, czy on nie jest tak dobry, jak mówi, czy ja jestem lepszy niż sądziłem. Znaczy, bo robiliśmy i nie jesteśmy w stanie odróżnić zdjęć. Kto jakie zdjęcia robił? No nie, odróżniamy w momencie, kiedy się widzimy gdzieś tak, tam w kadrze. Fragmencie kadrze. A ja jestem na zdjęciu, to ty robiłeś zdjęcia. Tak, bo Łukasz był też między innymi gościem, więc... Ja byłem gościem, ja robiłem tak dla fanu, żeby sobie poćwiczyć, a Mario tam robił zawodowo. I deal był taki, że miał ze sobą swój ulubiony aparat, który ja też posiadałem do niedawna, poszedł uczyć następne pokolenie fotografów. Który jest dla mnie bazą dla wszystkich aparatów cyfrowych na tą chwilę i uważam, że jest nadal dobry i niedoceniany, aczkolwiek wymaga wiele umiejętności od osoby korzystającej ze sprzętu. No ja jakbym wybierał... Niestety wiedzy, dużo wiedzy. No ja jakbym wybierał ten aparat, czyli zdradzimy jakiś aparat D700, to właśnie pod tym kątem, żebym się więcej nauczył, a żeby mniej aparat robił za mnie. Czyli tak zwany pancerny sprzęt. Tak. Hejtowany swego czasu, a potem stał się legendą. Jest. No stał się, jest. I jest legendą. I ja też tym aparatem dużo żebym robił, ale potem wymieniłem go na bez lustra. Bo chciałem zobaczyć tą technologię, nie? Która idzie. No już z nią zostałem. No i deal był taki, że Mario mógł sobie porównać pracę, do której przywykł na DSLR, do pracy na Z-kach. No i powiedz, jakie jest twoje odczucie? Żeby było jasne, pierwszy raz miałem do czynienia z ZF-em i z Z9. Natomiast bez lustra nie są mi obce, z tym, że no... Fuji miałem, ten XT, XT100 i dwójkę i, to, i później był taki pierwszy z tych takich AX3, AX5 bodajże chyba, czy AX3, już nie pamiętam, bardziej używałem to do takich spaceriak bardziej. No i oczywiście był taki czas w moim życiu zawodowym, że zajmowałem się też testowaniem sprzętu fotograficznego, jaki wchodzi na rynek, przede wszystkim marki Nikon, Fuji, Nikon, zdarzały się Canony, o których nie mam dobrego zdania. Dobre zdanie o Canonach mam tylko kanoniarze. Tak, no, zdecydowanie tak. I to samo, ja jestem jedną z tych osób, z fotografów, którzy uważają, że aparat służy do robienia zdjęć, a kamera do filmowania. I nie uznaję tutaj półśrodków. Aczkolwiek pracuję na kamerach Sony, która nas teraz nagrywa. Tak. Więc czuję się, jakbym w prawdziwym studiu był, czy miał tak prowadzić się projekt, bo nagrywa nas. Tak zwana kamera wojenna reporterów wojennych, która ma jedną z najlepszych stabilizacji optycznych na rynku. Którą doceniają przede wszystkim filmowcy, którzy używają właśnie to w ciężkich warunkach terenowych, gdzie materiał musi być dobrej jakości, jak najmniej szarpnięć. Ja używam to do wesel po prostu. Ładna, podręczna kamera, która... No, przyzwyczaj jakości, bo to jest Full HD, nie jest 4K. Aczkolwiek materiał można robić z tego dowolny, do 4K. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób ten materiał pozyskujemy do sprzętu, do komputera. Aha, no to jest bardziej taki techniczny. Ja jestem... jak to ładnie się mówi, w aparatach mamy RAWy, tutaj takie RAWy filmowe, tak? No, ja jestem takim typowym użytkownikiem iPhone'a, działa, to nie zmieniam. Dokładnie. No. To już wiemy. No jak ci się robiło na tych nieszczęsnych moich sprzętach? No cóż, no najpierw dał mi do zabawy dzień wcześniej, żebym się trochę pobawił ZF-em i potem dziewiątką, chociaż bardzo już chciałem zobaczyć, jak dziewiątka pracuje. Aczkolwiek ZF jest bardzo przyjemnym aparatem. Jak ja cię kocham, ZF. I like. Jego też trochę. Szybko się do niego przyzwyczaiłem, że tak powiem, bo moment i o małym włosowym zapomniał o 700. Na pewno jak byłem przeciwnikiem, bo jak już wspomniałem, testowałem sprzęty przedtem Nikona,
Dla Nikona. I Z6 nie przypadł. Z6, pierwsza wersja mi w ogóle nie przypadła do gustu. Ja w czasie premiery. Przedpremierowo, ale w całkowicie nie chciałem tego aparatu do ręki mieć. Klawiszologia, poza tym wielkość aparatu, F, to wszystko było jedną wielką pomyłką. Nawet już myślałem o tym, żeby jednak wejść na Canona, którego też kiedyś używałem do prac zawodowych. I myślałem o tym, że chyba jednak Canon dał radę Nikonowi, że się jednak się udało. No ale nie, niestety nie, na szczęście nie. Szybko wróciłem do Nikona, zostałem przy 700, i że tak powiem, ten aparat wiódł mi 700, 801. Ale ja z tego co wiem, to ty masz i 810 i Nikona do 810. Znaczy 810 mówię, 801, no, bo... No. 810 masz, a jednak najlepiej wywoli to ten D700. To znaczy, z 810 u mnie to jest tak, że ci co mnie znają wiedzą, że u mnie jest kupę sprzętu, tylko ten sprzęt jest wiecznie rozpożyczany przez tych, którzy nie mają. I tak mam, aparat, jeden z piotrkowskich fotografów zawodowych. Pozdrawiam cię, Dareczku. Niech tam dziennik łódzki, inne takie tam ci dobrze służą. Oddaj aparat. 30 lat minęło i dalej nie mam go tego sprzętu, kurde. I się chyba nie uczysz. Bo ja nie pożyczę ma sprzętu od kogoś, tylko zawsze pożyczają ode mnie. I w tym wypadku tak też jestem, może to być taka odezwa do ciebie. W końcu obudzisz się, przestaniesz unikać. W każdym razie, no, ja ze względu na szkołę musiałem mieć sprzęt swój, własny. Nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby go pożyczać, aczkolwiek ode mnie pożyczano. I jak to, że tak powiem, dobre serce jest miękka dupa. Miękkie serce, twarda dupa. Odwrotnie. Ja przedstawiam te przysłowia. W każdym razie tak to wygląda. 810 też jest w pożyczeniu. Bardzo chciałem ją wziąć. Aczkolwiek bardzo lubię 700. I teraz jest bardzo duży dylemat, bo ja... Kolego, co masz 810, tak. Odbierz aparat z powrotem. Kolejny Dareczku. Dareczku, odbierz aparat. Dareczku, jak tylko wrócisz z trasy, oddaj aparat. To ty może mi go daj, bo za 30 lat. Nie no, ja nie pożyczam od nikogo, pożyczam komuś z reguły. To teraz miałeś przyjemność w drugą stronę, porobić cudzy przed. Tak, a teraz miałem okazję, ale pod opieką właściciela. No ale powiedz, no, jak, co sądzisz o Z-kach, to znaczy szybko o sprzęcie, o tych naszych ja dyskusjach? Byłem przekonany, ja byłem bardzo negatywnie nastawiony do sposobu patrzenia przez aparat. W ogóle nie lubię robić aparatem w formie jak telefonem, czyli przez wyświetlacz. Tak. Typowo amatorsko, bo to dla mnie to amatorzy tak fotografują. I to widać później po sposobie po tym jak taki kadr jest wykadrowany, jak wygląda ekspozycja, a właściwie jej nie ma, bo w 90% fotografów, którzy fotografują w sposób telefoniczny, nie ma ekspozycji żadnej, jest chaos w kadrze i potem jest ratowanie kadrów w komputerze, w postprodukcji. Bo wiem, bo też wielu tutaj z Piotrkowa mi do mnie przesyła zdjęcia, przywozi, żeby im ratować te zdjęcia. Więc tak to mam w tym kierunku doświadczenie i wiem, że to się nie sprawdza. No, ja sam osobiście nie umiem robić telefonem zdjęć, chyba że selfiki. A dzióbeczki? Tak, dzióbeczki, które nauczyłem się. I to jeszcze przez niego, jeszcze iPhone do tego. A no. Ja cię zaraziłem iPhone'em. Tak, on mnie zaraził iPhone'em, bo ja do iPhone'ów byłem nieprzekonany. Bo dużo gazeciarzy używa tego sprzętu, ja mam złą opinię, a to jest sprzęt dla ludzi, gdzie musi pracować. Tak. Sprzęt musi pracować. Nie do zabawy. Na pewno nie nadaje się do filmowania, panowie, do filmów, do wesel i tak dalej, czy ten, bo to już są opinie na grupach, że który jaki iPhone'a kupi, żeby jechać wesele skręcić, zdjęcia porobić. Jak ktoś się szanuje, to nie używa takiego sprzętu do robienia zdjęć. Jaki zawodowo. Telefon kupić, żeby robił ładne zdjęcia? Kiczarze, zabawkarze niech sobie kupują. Klient ich oceni na pewno. Drodzy nie jest to sprzęt amatorzy, do tego. Zdjęcia robi operator. Tak. A nie sprzęt światłoczuły, który rejestruje tylko światło. Sprzęt jest ważny, ale nie zabawki. No. To są zabawki jednak, mimo wszystko zabawki. Sprzęt do zdjęć, to jest właśnie bezlustro tego typu tutaj, ZF? Czy tam Erki, kanałowskie. A jak widzisz moją koncepcję, bo
to jest mój aparacik dla mnie, a to jest mój aparacik do pracy. Wół do pracy i to ma na sercu. I on ten uzupełnia tego w sytuacjach, wiesz, na przykład tutaj mam jeden obiekt, tutaj mam drugi i w drugą stronę tego też biorę z sobą na wakacje, jak widzisz, nie? Tylko na przykład tym robię ptaki. I takie inne tematy, a ten jest taki do spacerków. No tak, ma armatę konkretną. Z kiczowatą 40 za... Bardzo ładnie się nią fotografuje, fajnie, bardzo ładny reportaż. Ludzie krzyczą, że jest miękka, słaba jakość, mój ulubiony aparat, obiektyw w Nikonie. Powiem wam, że najwięcej używam tego aparatu, potem 35, 50 talerzy. No, zrobiłeś zdjęcie, które można pokazać, tam żeśmy nieraz na grupach wskazywali, że nie musi być super obiektyw, żeby dobre zdjęcie wyszło. Jest taki portret angielki, ten retuszowany. Tak. I nikt nie jest w stanie tego odróżnić. Zresztą ja też nie byłem w stanie odróżnić, znaczy, czym to jest zrobione. To było, chodzi o tego zrobionego z studio, tak? Tak. To, modele, znaczy nie, to był dobry obiektyw, bo tam był 85, 1.8 giero. No tak, ale to no, są lepsze obiektywy. Znaczy, który ma opinię kita ogólnie wśród ludzi, bo nie jest Sigma Art. Tak, dokładnie. A nie zawsze Sigma Art. Ja na przykład uważam, że Sigma Art. Podlinkuję wam tutaj teraz. My znikamy, pojawia się ten portrecik, zobaczcie jak on wygląda. On jest wykonany D700, aparatem, który ma 12 milionów pikseli. Jest wykonany 85-1.8G. Nikora, tak? Czyli tanią portretówką, tak to możemy mówić. Ale i teraz widzicie z daleka, jak to wygląda, teraz macie przybliżenie na oko. I zobaczcie, ile to można wyciągnąć. Osoby, które twierdziły, że mniejsza matryca niż w D810, czyli 36 milionów pikseli, to się do niczego nie nadaje. Pozdrawiamy internetowych speców. To jak im rzucałem to zdjęcie, to mówili, że to jest D850. Przecież mogą sobie kupować D7200 i tam jest Super 24, tak? Z tego co pamiętam. Znaczy ja w ogóle APC nie używam, nie uznaję, ale mogą za APC do przy wykadrowaniu, no to ile z tego zostaje tak naprawdę, więc nie czarujmy się. APC jest dla amatorów tak naprawdę, no sorry. Znaczy, ma za zastosowanie, na przykład profesjonaliści, co robią ptaki, wolą APS-C, dlatego że daje im to dodatkowo na przykład 150 mm, tak? No tak, no, ale to samo może zrobić pełną klatką i przybliżyć sobie. Tylko dorsze obiekty założyć. Ale tak? Na przykład 24, pełna klatka 24 crop, jednak ci daje te, wiesz, 150 do 200 mm w zależności od obiektywu, jaki masz, a jednak w tym. No raz 1,5 razy. Ale tak. Tutaj musimy pamiętać, że dobieramy sprzęt do tego, co robimy. I to nie jest tak, że APS tylko amatorzy używają, nie, bo też profesjonaliści, są profesjonalne puszki tego typu i to też bym tak nie za bardzo, ale ogólnie chodzi o portret, no to To inaczej, zawodowiec przede wszystkim nie używa APC, bo jest dla niego ograniczenie w wielu aspektach zawodowych i tutaj chodzi o to, że z pełnej klatki idzie wykadrować, wyciąć rzeczy, tak. A z APC już jesteśmy ograniczeni, tak? Pełna klatka 24 na przykład miliony pikseli APS-C to daje wam taką różnicę jak między Z6 a Z9, różnica w szumach jest kolosalna po prostu i w pełnej klatce 24 miliony pikseli będziecie mieli mniej szumów, rozpiętość tonalna będzie bardzo dobra, w złych warunkach będzie dlatego, że bo piksel jest większy i rejestruje więcej światła po prostu. Do portretu jest inna głębia ostrości też, na przykład APS-C, a full frame, także tutaj się tak nie da, to trzeba jednak przeliczać. Można zrobić podobne zdjęcia, na przykład z głębią ostrości, ale nie takie same. A jeszcze tak wrócę, bo jakby niektórym przyszło do głowy, że fajny zawodowiec, a były po drodze D750 i wyżej, miałem. Dla mnie to są aparaty telewizyjne, tam nie ma plastyki zdjęcia, po prostu to jest moim zdaniem pomyłka Nikona. Ja używałem 5300. Ale no dobrze, ale to mówimy tutaj amatorski, ja mówię 750 to był amatorski. Pełna klatka. A właśnie, no tutaj można byłoby wrzucić, pokazać zdjęcia z tej, nawet z kiepskiego aparatu też można zrobić dobre zdjęcie, jak się umie. Nie, no tak, no ja moje znajomości sprzętu przede wszystkim i najgorsze jest to, jak wielu, dlaczego jestem tak zwanym hejterem tutaj, bo jak obserwuję i widzę, co niektórzy, którzy
po obejrzeniu jakiegoś materiału na YouTube, ktoś powiela błędy na tym YouTube i on dalej powiela te błędy i uznaje się za fachowca, bo mu coś nie wyszło, a potem robi z tego artystyczną fotografię, bo no, urabianie, jak to teorii, mówię, teorii do wizji swojej jakiejś. Która... Dziękujemy. No, ładna modelka nam tu przeszła. Krótko będę, bo bym dał wizytówkę. Wróćmy do tematu. Zrobił nam się taki, wiesz, ale zróbmy taki pozytywny. Nie, no fragment. Jeśli chodzi, ja jest na tą chwilę, tak Łukasz się śmiał, ja mu tu przyznaję rację i na weselu to mi nawet mówił, już dwa razy na dzień, no to niech będzie i teraz trzeci. Ja stwierdziłem, że no niestety trzeba ten albo ten, znaczy ja nie widzę pośredniej rzeczy. Myślę jeszcze nie, Z6-3. Nie, to nie ten albo ten. Znaczy bardzo mi przypadł ZF-ka. Bo ja, wiecie, no bo... Ja mam dwa aparaty i ten każdy aparat ma swoje zastosowanie. Ja do zawodowej na pewno bym bardzo pożądał Z9, bo ma szerokie spektrum zastosowania. Na pewno nie Z8, nie wiem. Nic pośredniego mi tutaj do głowy nie przychodzi. Z zasady jestem taki, powiedz, że tak, albo coś mocno uderzyć, albo wcale. Nie, tak? Z8 nie ma sensu, dlatego że kupując gripa i baterię, chodzi o ślubniaka, nie? To widzicie, taka mała różnica między Z9, że to nie ma sensu, a Z9 sobie lepiej daje, jakby chciał na przykład przebitki robić w 4K czy 8K, jakieś takie, wiesz, nawet przebitki, to jednak chodzi o chłodzenie, to Z9 daje więcej możliwości. Moim zdaniem to nie ma sensu. Znaczy sam chwyt ale nawet jest znowu tutaj chodzenie na przykład w miejsca, gdzie jesteś reporterem, a niekoniecznie chcesz się rzucać bardzo w oczy, to jednak ten aparat robi robotę, zastępując tego. Dlatego, że mamy to samo, w większym opakowaniu mniej zwracamy uwagę, wyglądamy na turystę i niektóre rzeczy, na przykład jak robisz jako, wiesz, w reportażach, jest bardzo dobry ten aparat pod tym względem. Znaczy ja już myślę bardziej o rzeczach typu profesjonalnych, zastosowanie makrofotografii, czy nawet fotografii reklamowej. No to myślę, że jednak Z9, bo mamy tutaj większe możliwości pracy, tak? Jest bardziej rozbudowany jest. No tak, ale ja nie mówię, że ten zastępuje tego, tylko powiem ci, że w niektórych sytuacjach ten będzie lepszym wyborem. Dlatego ja mam dwa aparaty. Ja je wybrałem bardzo świadomie. No i sam autofokus tutaj w tym razie to jest bajka. Nie wiem, czasem oglądam i słucham, jak niektórzy urągają nad autofokusem Z9 zaraz Sony. To pytanie, dlaczego teraz soniacze wszyscy sprzedają ten swój sprzęt? I kanionarze też, no. Jest taka rozpiętość tego wszystkiego, że to za grosze teraz można brać. Ja Sony 1 nie robiłem zdjęć, ale widziałem testerów, co mówili, tak, soniarze. No Z9 w Wildlife jednak się lepiej sprawuje. Tak. Ja chwytając ten aparat do ręki od razu wiedziałem, co robię. Co prawda na początku nie mogłem, zrobiłem to jak przy lustrzance, przekadrowanie pierdoły, ale samo to chwytanie na naprawdę ciężkich warunkach, jakie mieliśmy na weselu. No, światła pod światła. Dawał radę, naprawdę dawał radę. Ja na przykład jestem też anty tutaj pstrykania 10 tysięcy zdjęć na weselach. Czy na jakiejkolwiek imprezie. Ale ci się wyjątkowo podobało. Ale no nie zrobiliśmy ci aż tyle, bo zrobiliśmy dwa dni imprezy, zrobiliśmy na 3 aparaty, zrobiliśmy 4 tysiące zdjęć. 700 z czego odrzuciliśmy ile? Nie wiem, może 40 zdjęć było nietrafionych. Tak, takich pod światło, gdzie to jest mój błąd, bo ja przekazywałem, zrobiłem pierwszy strzał dobry, drugi już błysło lampą i błysła lampa w obiektyw, już kontrast przeskoczył. Jakbyśmy mogli obok kamery. No dziękujemy. Dobrze. Dziewczynka nie zauważyła. Chodzi o to, że pierwszy strzał był zrobiony i to Łukasz może potwierdzić. Drugi był powtórzony przeze mnie i był nieraz nietrafiony, bo autofokus uciekł za światłem, które błysnęło nagle gdzieś tam przed ten. No, ja robię maksymalnie 3 ujęcia do jednego ujęcia 3 klatki. Ale tak? Powiedzmy sobie prawdę, no przez całe wesele i światło stroboskopowe, tak. On tam mamy kilkadziesiąt zdjęć nietrafionych z 2 dni z wszystkich. Tak, ale tu Łukasz może potwierdzić, czy tak nie jest. Zdjęcia są praktycznie na gotowo zrobione, nawet nie trzeba przekadrowywać. No my to manię mamy we dwóch, że robimy
podobne zdjęcia. No i tak się mi mówił Mariusz, że to jaki to nie jest kozak. No dobra, jestem tylko zwykłym amatorem i mówię do niego, oglądając te zdjęcia, ty mamy problem jaki, albo ty nie jesteś tak dobry jak twierdzisz, albo ja jestem lepszy niż sądzisz. No bo wymienialiśmy się aparatami, obiektywami, praktycznie no, wszystkie są w podobnym ustawieniu, więc nie byliśmy w stanie. Jak to Mariusz mówi, to uciąłeś nogę, nie. No, musieliśmy zrobić cięcie, bo państwo przeszli. Mariusz mówi, o, to uciąłeś nogę, nie, to ty robiłeś to zdjęcie. Tak. Ale pierwsze było dobrze, drugie ucięte, bo tak, już szukałem ostrości, żeby mi wyłapał, bo nie mogłem się na początku troszeczkę połapać do tego, że ona to lata tak wokoło, bo ja na przykład na 700 czy na 800 tysięcy nie robię zdjęć w 3D, no, nie? No mania jest tych starych speców, że oni przekadrowują, nie? Duże głębiastości przekadrowują, nie? Ale ja fotografując mam cały czas kontakt z klientem, z obiektem. Osoba tak, fotografowana musi mnie widzieć, się słyszeć. Ona reaguje na to. Weselnicy bardzo ciekawi na kontakt i tak, ustawianie. To ludzie nie są pozbawieni, że tak powiem, sami sobie i na ogół nie wiedzą, kiedy coś jest zrobione. No, są zdjęcia, że tak powiem, zaskoczenia, ale jeśli chodzi o zdjęcia pozowane, klient czy model wie i to ja decyduję, kiedy to zdjęcie ma być zrobione. I tak na przykład ja sobie cenię w sobie to, że na przykład są sytuacje, gdzie nie znam terenu, bo byłem pierwszy raz w danym miejscu, ale daliśmy radę, pomimo warunków, jakie były ostre kontrasty światła i portrety wyszły. Znaczy wiecie, ja jeszcze nie robiłem takiego polskiego ślubu z Zetkami i byłem też ciekaw, jak zareagują i zareagowały bardzo dobrze. I z tego, co myślisz, to rozumiem, żebyś wybrał ten sam zestaw, co ja mam, tak? Tak, choć a jeżeli miałbym wybrać jeden, to bym wybrał do tego Z9 i to jest mój priorytet, który na pewno pójdzie w pracę. I tylko teraz tutaj, no typowo, jeżeli nie zoom, no to na pewno 35 mm. Bo, który masz podpięty? Tak, który mam tu 35-18Z. Natomiast jestem zwolennikiem do reportażu właśnie z zoomów. Po to, jest wygoda pracy. Przybliżyć, oddalić, bo nie zawsze mogę podejść. Ja uważam, że taki idealny to jest tak. 35, 50, 85, 1,8 wszystkie stałki i do tego można zrobić 24. 70 F4 albo nawet ten 24-120 F4. Myślę, że 24-70 to jest idealny zestaw, jeden obiektyw. Ale ten 24 szukało. Chyba ma 120 F4 też byłby 120 dobry. To jest za dużo. 70 w ogóle wystarcza, nie? Bo to jest... Mi się wydaje, że taki wiecie, do biegania to ja bym miał... Chociaż to by sobie dużo 40 robiliśmy. Łukasz jest tutaj świadkiem, ja używam obiektywu od analogowego. 35-70 na śrubokręt, 3-3 i możecie nie wierzyć, wiecie, ale jecie żyleta i nic nie jest wyostrzone z aparatu. Szok, ja widziałem mefy i to jest, jak ktoś szuka, to jest ten krótszy zoom, tylko, nie ten wysoki. Tylko ja nie wiem, czy on da radę znowu optycznie z taką matrycą, jak FZ9. No właśnie, w sumie nie testowaliśmy. No, mieliśmy przetestować i bo tutaj niestety nie ma śrubokręta, więc nie autofokus nie ale działa. Ale masz manualny, to mi nie szkodzi. Ja na przykład robię manualny. Ale o, wiecie, na weselu robiłem tutaj pod światła, pod ostre światła robiłem manualnie i wszystkie są ostre, bo jest zarąbista sprawa, bo tutaj jakby ktoś nie wiedział, jest kontrola ostrości, jaka ostrość jest na aparacie, tak samo na DZF. Tak. Pomimo autofokusa wystarczy lekko dotknąć pokrętła ostrości, nawet go nie przesuwając i mamy podświetlenie głębi ostrości. Ludzie na to narzekają, że jest tak czuły, że tylko dotknął, już im się przełącza. Bo wiecie, Nikon swego czasu chwalił się, że to wprowadzi. Nie było tego w Z6, nie wiem jak było w Z2, bo już nie zdążyłem korzystać. Natomiast Łukasza się pytałem, czy jest mówi, że nie zauważył. Ja mówię, ty, ale to jest to tutaj, to działa tutaj. Tak, ale dla mnie to było normalne, bo to od początku miałem, wszyscy na to narzekali, że delikatnie dotkną i im się włącza ten tryb manualny a to jest właśnie, z, to jest, z
podszedł to z pokazaniem tym picking, tego picking, picking ostrości, jeżeli to bardzo drażni, tylko delikatnie do tym się to przełącza, znaczy, no, Nikon, a ty mówisz, że oni to w końcu wprowadzili. Tak, bo Nikon to wprowadził świadomie. Na 10 tysięcy ludzi w internecie, którzy na to narzekają, no, bo ja mam jesteś tak. Pierwszy, że mówi, że się tego domagał. To znaczy nie, o Nikon chciał to prowadzić w ZC w pierwszej wersji. Ja nawet tego nie wiedziałem. Był problem z tym, że jeżeli ruszyło się tylko, dotknął się przez pokrętła ostrości, od razu gubił ostrość. Nie, tutaj nie gubi, tylko to nie gubi, to po prostu dotykasz i nawet nie musisz ruszyć, po prostu dotykasz i od razu jest. Ja często zanim w Wildlife'ie, moją armatą. Zanim naciśniesz spust migawki do połowy, pierwsze lekko wciśnięcie, już jest picking. Ja trzymam tak aparat tutaj, ten ja tą też, armatę. To jest prawidłowe ustawienie, bezpieczne. Ja często ostrzę, jak mam taki, i delikatnie poduszkę góra-dół doastrzam za gałązkami. A tu nawet nie trzeba, tu chodzi o to, że dotykamy i już mamy mikrofon, kontrolę ostrości, jaką tak, mamy. Mnie coś zapia ten mikrofon. Myślałem, jakiś pająk, Dobra. No tak, Łukasz się boi pająka. Koniec, nie no, koniec. Tej damy. W każdym razie na pewno wybrałbym Z9. Myślałem o tym, zobaczyć, jestem ciekaw tej Z6-3, bo dużo ciekawych recenzji, jak to na początku, wszystkich zafascynowani. Ja lubię, jak niech inni potestują i popełniają błędy. Z tego, co mówiłeś, to Z6-3 jest takie same w trzymaniu jak Z6 i to ci bardzo nie leżało. Więc moim zdaniem, jak masz brać grip, do tego gripa, to nie ma sensu. Nie, no myślę, że konkretnie tutaj. No, to nie ma sensu, bo moim zdaniem to nie ma sensu wtedy. Chociaż, bo ten ci się dobrze trzymało, a Z6 się powinien lepiej trzymać od ZF-a. Znaczy tutaj bo jest lżejszy, ZF jest mamy cięższy. Duże dłonie i tutaj jest problem taki, że ten kciuk musi pod gripa iść, a w 9 nie ma tego problemu. Z6 też będziesz miał. I no to już jest problem dla mnie, bo to jest dyskomfort w pracy. No to albo Z8, albo Z9. Innego wyboru nie masz. Nie, no to jest Z9. To wszystko mam jeszcze. Jakbyś chciał ktoś pozbyć Z9 i albo zasponsorować Mariuszowi Z9. Tak, no, sponsorować jak najbardziej chętnie od razu. To się może zgłaszać, jak to się mówi. To ten no. Dziękujemy Wam za ten długie wideo, jak to się mówi. Żona się dać daleko jeszcze. Już kończymy, żono. Pozdrawiamy widzów, bo żona się niecierpliwi. Mi też już nogi puchną. Znaczy, tak jeszcze, ja tylko teraz na zakończenie powiem. Myślcie nad ujęciami, co robicie, a nie będziecie musieli poświęcać tysiące godzin nad obróbką tych zdjęć, bo jeżeli zdjęcie jest dobrze zrobione, to macie z głowy po prostu. No. Nie mówię tu o fotografii portretowej czy pozowanej, bo tutaj trzeba zawsze modela poprawić, ale reportaż, no Łukasz tu może później pokazać. Zdjęcia są gotowe, zrobione, klient zadowolony. Zresztą tym bardziej, że my żeśmy już te zdjęcia wydawali na weselu. Tak, takie myśli już były drukowane na weselu. Ja Was zapraszam do Piotrkowa Trybunalskiego, bo jest naprawdę ładnie tutaj. Staro. Na pewno gdzieś niedaleko jest lotnisko. Jakby Wam było za gorąco, zawsze możecie iść do Łodzi, tylko bez wody. To jest Łódź bez wody. Powiosłować co możecie w Łodzi. Czy znaczy jest trawka? Tu jest trawka. Trawka jest? Trawka, jest trawka Świerduszka tak zwana. No. Aha. Ścieżka? Kanał praktycznie. Niestety władze Piotrkowa, mamy tu dużo rzeczy ciekawych do oglądania, turystyka ale nie myślą, żadna, nic nie myślą. Jest... Dlatego my Was zapraszamy. Mario, jak to się mówi, z Darków zapraszamy do obecnego Dareczku. Jak to się mówi oficjalnie. Czekam na sprzęt. Rozumiem, że z chęcią byś przyjął taki duet do współpracy. Wystarczy jeden. Z tymi obiektywami, co mam w środku. Rozumiem. Zresztą byś to dokupił. Także bardzo Wam dziękujemy. Cieszę się, że się w końcu mogliśmy po 10 latach spotkać na żywo. Widzicie, a, i pozdrawiamy naszego kolegę Z002 DC. Tak, dokładnie. I pozdrawiam ja moją ekipę, ekipę z Irlandii Północnej, pozdrawiam Łukasza, Natalię. Zapomniałem powiedzieć, pozdrawiam, bo ja jestem też byłym wojskowym. Pozdrawiam Anitę Hoppe, pozdrawiamy Cię. Kidzińskiego, pozdrawiam wszystkich fotografów, Łukasza Jolita, też pozdrawiam. Tutaj z tego miejsca zapraszamy Was. Ludzika pozdrawiamy też. Tak, Ludzika też pozdrawiamy. No to Łukasza mówię, Ludzieńskiego. No tak, Ludzika, pozdrawiamy. Ludzika pozdrawiamy. I zapraszamy Was do odwiedzenia tego miasta, do odwiedzenia kanału. Morał jest taki, nie pożyczać sprzętu,
ci co pożyczyli, niech oddadzą. Warto już zacząć myśleć o bezlustrach Nikona z odsłoną ZF i z odsłoną już Z6-3, Z8, Z9, to jest naprawdę mocny sprzęt już, bardzo mocna linia dla profesjonalistów. Amatorom Z5 w zupełności wystarcza, moim zdaniem. Z50 to bym omijał, za mała bateria z mojej perspektywy. Nie wiem, ja się nawet tymi sprzętami nie interesuję. Ale ja już tak nie robię amatorsko, w sumie robię amatorsko, a nie robię amatorsko. Jestem pół amatorem. Amatorem pół znaczy, prawie zawodowiec, bo robi jak zawodowiec, więc no Michał, ma wiedzę zawodowca, więc... Nie, ja bardzo mało wiem. Ja praktycznie nic nie wiem o fotografii, tylko wiem, że kadruję i fotografuję, nienawidzę. On mnie zawsze nie lubi. Zawsze powtarza mi, że ja ideologię dorabiam do zdjęć. Przekonał się, że jednak nie jestem takim tępym fotografem, jakby niektórzy mogli myśleć. Ale nikt mi nie mówił, jak mam robić zdjęcia, jedynie co to może mi powiedzieć, jak on by do tematu podszedł. Co z tego wyciągnę, ale się nie zgadzam z tym, że ktoś mi mówił, jak mam robić zdjęcia i co mamy interesować. No to tak tylko w kontrze do tych wszystkich specjalistów internetowych, co wiedzą lepiej ode mnie, co chciałem zrobić. Nie, nie macie zielonego pojęcia, co chciałem zrobić. I tylko ja wiem, czy mi się udało, czy nie. Bo moim zdaniem zdjęcie jest wtedy udane, kiedy fotograf określił sobie cele, założenia, nałożył jakieś tam limity na działanie, w czym chce się zmieścić i on wie, czy on to wziął i zrealizował. Ktoś miał plan, projekt taki, że robi zdjęcia, nie wiem, rok czasu bez lampy. I ktoś mu mówi, czego lampy nie założyłeś, bo jest imbecylem, nie prześledził. Nie prześledził tego, co robi fotograf i jaki miała cel ta fotografia. Więc nie bądźcie imbecylami z internetu. Po prostu zainteresujcie. Albo ktoś pisze, grubasie, przestań zreć kiełbasa, bo iść do pneumologa. Znaczy przede wszystkim, jeżeli coś oglądacie nawet na YouTube, jakiekolwiek zainteresujcie się osobą, która to robi, bo na przykład ktoś się wam daje, że jest spasionym grubą świnią, a on jest taki dlatego, że jest chory i kilka lat spędził na kanapie, nie mógł chodzić. Na przykład ja się bardzo poświęcam, teraz mam bardzo spuknięte nogi, żona, rodzina się poświęca, żebym teraz tutaj był i nagrywał filmy, więc wszyscy imbecyle, co mnie nie znają, zainteresujcie się tym osobą, a nie oceniacie powierzchownie. To chyba tyle. I mierzona znaczy, zera utłucę. Tu jest takie jest przesłanie. No. Pierwsze zdjęcie nieudane, kasujemy, nie ratujemy, bo to nie ma sensu, bo fotograf ma być zadowolony z ujęć swoich. Ale wiesz, że większość fotografów, nauczycieli fotografów mówi, na początku przez rok nie czytaj, nie ucz się o fotografii, po prostu idź i rób zdjęcia. Ale to trzeba to i to zrobić. Ale nie rozumiesz. Pierwszy rok po prostu chodź i rób zdjęcia. Nie czytaj nic o fotografii. Praktyka jest dużo, bo trzeba wyczuć sprzęt przede wszystkim. Wszystkie osoby, co oglądają na przykład Zestyta, mówi 4 lata się uczyłem z YouTube'a, a teraz nauce YouTube'a, jak to powiem. A teraz kolejne 4 lata próbuję tego wszystkiego zapomnieć. Słuchajcie, z nauką YouTube'a, jeżeli coś wam się podoba, że coś fajnie wychodzi, zróbcie to, ale szukajcie błędów w tym i zróbcie to lepiej, bo wielu tych, którzy pokazują, ja bym tu mógł takich, co nie wiem. Wiesz, jacy sławni fotografowie są ze Streeta i on ma uciętą osobą, co do dynamiki jest sławne, a weźmiesz te zasady, to jest zdjęcie do kosza, kurwa, a ono jest najsłynniejszym zdjęciem typa, któremu sławę wydało, a według tych wszystkich pierdół, kurwa, i tej checklisty, to to jest gniot taki, że każdy by to wyrzucił i ludzie na przykład zdjęcia na policera powyzywali, bo sobie bzdur nakładali do głowy. Jak chcesz już zacząć być rzemieślnikiem, to się ucz rzemiosła. Dopóki nie jesteś rzemieślnikiem, baw się tą fotografią i rób to, co lubisz. A nie my z amatorów chcemy rzemieślników na siłę robić. Przesłanie moje jest takie, że jeżeli coś kopiujecie z internetu, z Facebooka, z YouTube, coś, jakieś efekty, to zastanów się nad tym, czy nie można tego zrobić jeszcze lepiej, bo jest wiele błędów. Jakich błędów? Błędów, które można poprawić po prostu. No, ja teraz byśmy musieli pokazywać na konkretnych przykładach co. Już nie mówię o obróbce, bo tutaj to już jest w ogóle temat rzeka. Osoby, co zaczynacie, macie pierwszy raz aparat z ręką, idźcie, róbcie zdjęcia. Osoby z ambicjami, które chcą zostać rzemieślnikami, analizujcie zdjęcia, które były zrobione, szukajcie wasze zdanie punktów i postarajcie się to zrobić lepiej. Zdjęcie będzie zawsze dobrze, jeżeli będzie miał zachowaną kompozycję, którą sobie zadajecie przy fotografowaniu i którą będą widzieli też inni. Czyli kompozycja otwarta, kompozycja zamknięta. O tym mówię. A reszta... my się zawsze o to wspieramy.
No bo ja niestety ja się uczyłem tego i ja robię wszystkie zdjęcia. Bo ty jesteś wykształconym rzemieślnikiem, który robił magistra, a jestem amatorem. No dobrze, tylko kwestia, cały czas wspieramy się. Kwestia chodzi o to. Nie jesteśmy w stanie odrzucić naszych zdjęć. Ja uznaję, że ma być zdjęcie fotograficznie ma być zrobione zdjęcie perfekcyjnie. Dobrze. No dobra. A jeżeli fotograf zrobi źle zdjęcie, to albo się musi umieć do tego przyznać, a nie urabiać teorię do tego, że obo mi wyszło nieostro, ale to ja tak widziałem. Ty. To nie to. Ty. Twoja koncepcja, moja odwrotna. Jeżeli ktoś ma wyjść świadomie, to całkiem odwrotna koncepcja, tak? Czyli swoim zdaniem robię źle, a nie, zdjęć nie jesteśmy w stanie odwrócić. Nie, chodzi o. Ty mówisz, Łukasz, że teraz to jest właśnie twój brak wykształcenia w tym kierunku, że tego nie rozróżniasz. Chodzi o fakt, że jeżeli fotograf coś zrobi źle, że się to ziarno trafi. Chodzi o to, żeby było wiadomo, że fotograf, jeżeli coś robi źle, to robi to świadomie. Nie popełnia błędu, tylko robi świadomie, łamie zasadę. A nie, że udało się, nie wyszło, nie wiem. To ma być. My mamy taki problem. Polega profesjonalizm. Że co robi źle, że on co spitoli źle. Że on stwierdzi, że jeżeli ja sobie taki kadr wymyślę, tak tego zrobię, to ja ale dopóki nie znam tych wszystkich zasad, to się nie liczy. Tak, dokładnie, tak to uważam. A ja uważam, że się liczy. To zrozumiał. A ja uważam, że się liczy, bo bracia Brań nie kończyli szkoły lotniczej, a pierwsi polecieli samolotem, no. I to się nie liczy? Liczy się. Bracia Braille? No Braille chyba, czy jakoś tak. Czy jakoś tak. No jakoś chyba inaczej, ale no, Braille to był ten, co nie widział chyba. Braille? Chociaż też się możemy. Jakoś bracia tam tacy. Ja mam problem z nazwiskami. Ale ci bracia, jak będziemy się chciał, to poszukam. Pierwsi polecieli samolotem i skończyli żadnej szkoły lotniczej i to się nie liczy, bo oni zasad nie znali. Nie. No. Do jednego urabia, do drugiego idzie, że tak powiem, ścieżką obraną. Ja jestem elastyczny. Dobra. Czekajcie, po tym spotkaniu to już szpaga zrobi. Nie, kończ się. Ja mam inną filozofię. Ja uważam, że nie muszę skończyć magistra, żeby być dobrym fotografem. Ale powiedz, że nie, znajomość podstaw fotografii nie jest konieczna. A tego to nie wiem, powiem ci. A wywołujesz dlaczego? Bo musiałeś się nauczyć pewnych rzeczy. Dlaczego? Jakbyś nie umiał, to byś nie zrobił. Ale nie, dlatego, że nie wiem. A wiesz czemu? Bo na przykład do wywoływania, do pracy z filmem, no to kurwa te podstawy są mega. A do czego wracamy? A to jest podstawa. Chodzi? To są podstawy. Ale chodzi o chemię, o takie rzeczy, podstawa. No, a zauważcie, że ilu fotografów uważa się za fotografów, a nie ma pojęcia o fotografii analogowej, czy ja nie mam. Jak ta fotografia powstała? Ty już masz. Jak ale, nie masz? Już, a ja się nadal nie uważam. Wiesz, jak powstaje fotografia. Oni tego nawet nie mają o tym pojęcia bladego. Ja po prostu jestem człowiekiem, który bierze, idzie i robi. No ale pamiętasz, jak wywołujesz film, ja ci tłumaczyłem, dlaczego na przykład musisz wydłużyć, czy to zrobić, bo coś nie zrobi, nie doświetliłeś i tak dalej, co trzeba zrobić, bo po to się to robi. Dlaczego wywołujesz, ktoś z kolei na tym samym wyłączu, co trzeba zrobić, wydłużyć czas wywołania albo podciągnąć temperaturę, tak? No tak, ale wiesz, że ten... Ale to już wiesz. Ale wiesz, że ten pierwszy typ, co wywołał... A najlepsze jest to, że wiele osób, co bierze się za to, nawet nie czyta instrukcji obsługi głupiego wywołacza. I nie wie później, dlaczego instrukcje i się pyta... Instrukcje są dla debili. Albo nie wpisuje, pyta na profilach o czymś, a mógłby wpisać na Google co i ma odpowiedź gotową. Teraz się zrobię ciekawie, a my musimy dobra, kończyć. Kończymy. My jesteśmy po dwóch biegunach, spotkamy się w środku, nie? Ale jesteśmy po dwóch przecież biegunach. Nie, my się na co nie kłócimy, tylko wiecie... O to się kłócimy. Ja dorabiam ideologię, on nie dorabia, ale... Ja mu tłumaczę, dlaczego tak jest, a nie inaczej, bo ja wiem, jak to ze strony fotografa wygląda, fotograficznej. A później Łukasz mówi, no fakt. Ty, ale ja, żeby jeść łyżką, nie muszę znać procesu hutniczego, tak? Tak. Tak. Nie każdy nie musi umieć zupy gotować. Tak, nie muszę zupy ale gotować. Jeżeli chcesz być kucharzem i móc mówić o tej zupie cokolwiek, to musisz niestety znać podstawy i co na tą zupę się... Na biedny, proszone pierogi i masz ten... I wszystko masz. Dobra, to kończymy. Ja się nie znam, Mario się zna, robimy takie same foty i pozdrawiam Was. Każdy i musi mi tak Łukasz mówi. Każdą drogą możecie dojść do celu. Nie musi być, po prostu tak jest. Nie no. Zacznijmy do mówienia. Nie. Mariusz ma wiedzę, tylko Mariusz ma tak jak typowo, wiecie, ludzie wykształceni, że bez szkoły to się nie liczy, a ja znowu jestem tą osobą, co tak to chodzi sama i mówię, nie, bez szkoły też mogłem to zrobić.
Przede wszystkim wiedzę trzeba umieć przekazać. Ale i tyle. Ale my się i tak łapiemy gdzieś w środku, dlatego że ja mimo wszystko tą wiedzę zdobywam, ale nie w szkole po prostu. Ale jakoś mi to wychodzi, bo to coś tam się nauczył, coś tam wie, przez te lata coś tam pozyskał. Teraz musisz mnie chwalić, poza tym jakby my mamy paru wychowanków za sobą, więc że tak powiem, ta nasza wiedza nie idzie, że tak powiem, w błoto, do piachu, bo idą inne osoby i osiągają w szybkim tempie sukces. Ale to Mariusz, mam nadzieję. To Mariusz uczył. No dobrze, no, ale uczyliśmy tu razem, nie chwalmy tutaj tylko jednego. Ja nie, czego to uczyłem? Są osoby, ja mam za sobą paru wychowanków, jeśli chodzi o fotografię, bo za sobą mam parę, no 1500 ludzi na pewno wyuczonych, wyszkolonych przez siebie. W innych branżach, ale wyszkolonych. O tym to Wam nagramy przez Zooma nagranie z nami. Teraz kończymy. Do zobaczenia. Mało się nie pobiliśmy, dzięki Bogu, jestem inwalidą. A ja w okularach. Ja też okularniku się nie biję, więc możemy kończyć. Ale na imprezie umiemy przekonać tych, którzy mówią, że jest inaczej. Tak. Od razu przychodzą, przepraszają. Tak. Pozdrawiamy DJ-a z wesela. Pozdrawiamy DJ-a z wesela. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć. Aj, i zapraszam Was do Piotrka Trybunalskiego. Piotrkowa Trybunalskiego. Jak szukacie fotografa na ślub, to macie tutaj. O Kasie gadajcie ze mną. Cześć. Tak, dokładnie. To jest statywik, kurwa. Setupik. O nie.